Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj druga część specjala na 500 subów, a jest to obiecane Q&A. No to zostawiliście ponad 5 pytań pod ostatnim, pod pierwszą częścią, więc właśnie sobie teraz nie odpowiemy. Zacznijmy sobie od pytania tutaj Marcik Ścinek. Ile masz lat? W tym roku skończy 14, dokładnie w czerwcu. Bocina w Trzcińcu, gratuluję 500 subów, bardzo dziękuję. Pytanie, co dalej z bocinami? Czy nadal będą filmy? No i to jest to, co mnie najbardziej męczy. Bocin dalej lubię, ale no, będzie ciężko, żeby one zostały. Nie wiem, albo coś będzie, jakiś na przykład, nie wiem, na jakiś kanał, ale to wtedy, wam powiem, ponieważ mam 3 kanały. I no, raczej nie mam jak zrobić to 4. Zobaczymy jeszcze, ale chciałbym, żeby jakieś tam pojedyncze filmiki się tam kiedyś pojawiły. Nie tak często, może kiedyś, ale jakieś będą. Kolejne pytanie od Miksu. Dlaczego zaczął się oglądać skoki narciarskie? Szczerze powiedziawszy, nie wiem czemu, ponieważ nie wiem czemu. Tak naprawdę zacząłem je oglądać, jak miałem gdzieś ze 4 lata, tak sobie jak coś oglądał z mojej rodziny, rodzice czy coś, to ja też oglądałem. I tak się wciągnąłem, no i tak dalej. I tak w sumie od 6 lat, jak oglądam już wszystkie konkursy tak regularnie, i letnie, i zimowe. No właśnie, tak właśnie się wciągnąłem w ten sposób. No tak dokładnie to nie wiem. Podobno jak byłem mały, to uspokajałem się, jak były skoki. Także już cię. To jest przedostatnie pytanie. O, także od Marcik Ścinek, czy lubię FS17? Jeżeli dobrze kojarzę, to jest Farming Simulator 17. No, nic nie mam specjalnego do tej gry. Nie przypadam, nie gram, ale taka gra na uspokojenie, myślę. Następnie pytanie od Maciek Karate. Czy będę nagrywał FIFA 18? Nie będę nagrywał regularnie, aczkolwiek będę je wrzucał takie, jak będą, te są toty, będę nie tylko paczki otwierał, tak że to będzie. No, będą jakieś pojedyncze filmiki z FIFA 18. Tutaj jeszcze często pytacie, skąd mam skoki z nagrań serii próbnej czy coś takiego. Pat Maciko pytał, tego pozdrawiam bardzo serdecznie. Tutaj, jak tutaj sobie wbijecie, on to pokażę, zaprezentuję. Tu jest link. O. I to jest taki blog. To jest blog, jak widzicie, na którym są praktycznie wszystkie zawody. I mężczyzn, i kobiet, czasem nawet sport kontynentalny. To wam pokażę zaraz. O, tu jest dokładnie ten blog. O, i tu macie, tutaj jest ten odwołany konkurs, ostatni z Kulm, konkurs kobiet, drugi w Sapporo, konkurs. Pierwszy indywidualny Kulm, seria próbna. No widzicie, jest masa tych zawodów. Ja wam podrzucę ten link kiedyś, nie wiem, czy na live, czy w komentarzu. O, tu nawet macie, o, Training Lund z Bischofshofen. Wszystko widzicie tutaj? Są te serie próbne, są serie treningowe. Naprawdę masa skoków. Praktycznie to jest, wszystko jest ze skoków i port kontynentalny bardzo często jest. Może naprawdę wam polecam ten kanał, wam link do tego do bloga zostawię wam w opisie. No i cóż, jeżeli chodzi o ten film, to byłoby na tyle. Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za 500 subskrypcji, a dokładnie jak widzicie już mamy 532 subskrypcje, naprawdę super. No i cóż, powiedzcie, co byście chcieli oprócz skoków na kanale. Ja wam dziękuję za ten odcinek, do usłyszenia, do zobaczenia, no i siema.